Siema, tu stary dziad. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o sekretnym krowim poziomie, cow levelu albo farmie Mumu. Jest to easter egg z Diablo 2. Pierwsze plotki o tym poziomie pojawiły się już w Diablo 1 w dodatku Hellfire. No i w dwójce rzeczywiście ten cow level istnieje, mimo że twórcy cały czas się zarzekają, że jest kłamstwem. Czym jest ten cow level? Jest to sekretny poziom, który, żeby otworzyć, musi zdobyć pewien przedmiot, nogę wirta. Noga wirta znajduje się na pierwszym akcie w Tristram. Wirt to także postać, którą możecie spotkać w Diablo 1, która sprzedaje bardzo potężne przedmioty i nie wiadomo skąd je ma w ogóle. Więc idziecie do Tristram. Możecie przy okazji zabić Rakaniszu, pofarmić se Tristram, albo iść prosto tutaj do rogu planszy, gdzie znajduje się ciało Wirta. Podnosicie je i oprócz się złota, które Wirt zgromadził handlując z bohaterami, znajduje się tam też jego noga. Teraz, gdy połączycie tę nogę z księgą portali, niekoniecznie pełną, otworzy się portal do krowiego poziomu. Teraz chciałbym powiedzieć o pewnych warunkach, żeby ten portal się otworzył i żeście mogli go dalej otwierać. Przede wszystkim, jeżeli gracie na plagi, to nie ma problemu, ten portal zawsze będziecie mogli otworzyć, jeżeli będziecie posiadać nogę Wirta z danego poziomu trudności, tak? Czyli na normalu z normalu, na koszmarze z koszmaru, a na piekle z piekła. Dodatkowo musicie mieć ukończoną grę. To znaczy, jeżeli gracie normalnie bez dodatku, to musicie mieć zabitego Diablo, z dodatkiem musicie mieć zabitego Baala na danym poziomie trudności. Na plagi więc jakby otwieranie tego portalu nie jest problemem. Jednak bez moda plagi, tak jak będziemy grać na Diablo 2 Resurrected, ten portal może otworzyć oczywiście ten, kto skończył dany level, ale też nie może mieć zrobionego takiego ukrytego questa. Tym ukrytym questem jest zabicie krowiego króla. Jeżeli zabijecie Krajowego Króla, to wy już nie będziecie mogli otworzyć więcej tego portalu, jednak dalej będziecie mogli wejść w ten portal, jeżeli otworzy go jakiś inny gracz. Jest jeszcze dodatkowa zależność. Jeżeli będziecie na grze, w której ktoś inny, kto nie zabił Krajowego Króla, czyli ma tego questa aktywnego, zabije go, to wam też jakby to zaliczy tego killa i już więcej nie będziecie mogli otworzyć portalu. Ale jeżeli ktoś, kto zabił już Krowiego Króla, czyli ma ten quest zrobiony, zabije Krowiego Króla na grze, na której wy jesteście, to wam tego questa nie zaliczy. Wtedy możecie być spokojni. Jednak z reguły krowi poziom robi się wielu graczy i zawsze jest ktoś, kto wam ten krowi portal do krowiego levelu otworzy. Teraz, jakie są zalety krowiego levelu i do czego się go używa aktualnie? Kiedyś krowi poziom był super miejscem do farmienia przedmiotów i doświadczenia i przed patchem 1.10 wszyscy farmili doświadczenie na krowim poziomie. Po patchu 1.10 zostało to wszystko unormalizowane. Te doświadczenie, które tam wpada, nie jest już takie wysokie, chociaż wciąż jest niezłe, a przedmioty też nie dropią tak dobrze. Jednak jest to lokacja bardzo dobra do farmienia z kilku powodów. Przede wszystkim macie tam bardzo dużo krów, które nie są zbyt trudne do pokonania, szczególnie jeżeli posiadacie źródło obrażeń obszarowych, tak? Silne źródło obrażeń obszarowych. Jesteście w stanie zabijać bardzo dużo krów w szybkim czasie, one są w dużych grupach i w ten sposób będzie wam wypadało dużo przedmiotów. Na tego krowi level nadaje się do farmienia kilku rodzajów przedmiotów. Po pierwsze, jest to bardzo dobre miejsce, żeby farmić przedmioty białe i szare pod słowa runiczne. Właściwie najlepsze miejsce do farmienia wielu takich przedmiotów. Jeżeli będziecie szukać swojego pierwszego monarchy pod spiryta, będziecie szukać swoich podstaw pod pikę do infinity czy do olśnienia, krowi level jest bardzo dobrą lokacją. Możecie farmić te przedmioty na przykład czarodziejką na Blizzard, która jest bardzo dobrą postacią ze względu na Blizzarda. Oprócz tego jest kilka innych buildów, które sobie radzą. Nekromanta z wybuchem zwłok bardzo dobrze sobie radzi. Może to być combo wybuch zwłok i Poison Nova.
Hammerdin sobie poradzi. Oczywiście najlepszą postacią do farmienia jest Javazonka, którą ja tutaj właśnie mam. Ale na początek może być to spokojnie właśnie czarodziejka na przykład na Blizzard. Jeżeli skupiacie się tylko i wyłącznie na przedmiotach białych i szarych pod słowa runiczne, powinniście mieć wtedy 0 Magic Finda, albo jak najmniej Magic Finda, żeby wypadało wam jak najwięcej takich przedmiotów. Dodatkowo na ilość tych przedmiotów będzie też wpływał tak zwany player set lub ilość graczy na grze. Mówiłem o tym w filmiku o rodzajach przedmiotów Diablo 2. W każdym razie ilość graczy na grze, czy też player set ustawiony na X, zwiększa, czy właściwie zmniejsza szansę na no drop, czyli na niewypadnięcie przedmiotu. Czyli im więcej graczy, tym mniejsza szansa, że przedmiot nie wypadnie. Dlatego warto ten krowi level farmić na przynajmniej player set 3, a najlepiej na player set 7, jednak do tego potrzebujecie już naprawdę silnej postaci. Dodatkowo krowi poziom jest bardzo dobrym miejscem do farmienia run i mogą wypaść wam tam wszystkie runy w grze, łącznie z Zodem i być może będzie to najlepsza lokacja do farmienia run w Diablo 2 Resurrected, a na pewno będzie to top 3 lokacji do farmienia. Jeżeli już nie szukacie postaw pod słowa runiczne, możecie spokojnie go farmić właśnie taką amazonką, którą ja tutaj mam, Javazonką z Magic Findem i nastawiać się na runy i na jakieś fajne dodatkowo przedmioty unikalne, ponieważ wiele takich przedmiotów może wypaść. Nie wszystkie przedmioty unikalne wypadną wam na krowim poziomie. Mam 81 poziom, więc przedmioty z Treasure Class powyżej tego poziomu wam nie wypadną. Tak samo nie wszystkie przedmioty, które są podstawami do słów runicznych, tak na przykład berserkierskiego topora tam nie znajdziecie. Jeżeli chcecie szukać tych najrzadszych przedmiotów pod słowa runiczne, polecam wam po prostu robienie pita na wyżynie Tamoe, także na player set 3 albo nawet 7, może nekromatą i też przy najlepiej 0 Magic Finda. Jednak krowi poziom dalej pozostaje bardzo dobrą lokacją do farmienia podstaw pod słowa runiczne. Farmienia run i farmienia fajnych unikatów. Ja tutaj mam właśnie Javazonkę z Enigmą, która się bardzo przydaje, żeby repozycjonować pomocnika. Najlepiej, gdyby mój pomocnik miał aurę zamrażającą, ale nie jest to. Ma to też swój taki pewien minus, że te krowy wtedy się wolniej poruszają i wolniej nachodzą. Zobaczmy więc teraz, jak ten krowi poziom wygląda. Widzicie, krowy są w dużych grupach. Taką javazonką najlepiej, żeby te grupy były jak największe. Wtedy ona zadaje najefektywniej obrażenia. Ja gram na player set 7. Jak widzicie, wypada bardzo dużo przedmiotów. Często trafia się paczki i według mnie, jeżeli nastawiacie się na farmienie i jest jakaś paczka, która ma dużą niewrażliwość i wolno schodzi, no, z reguły to jest po prostu boss tej paczki, to warto po prostu go zignorować. Pamiętajcie też o tym, że sam Krowi Król, który znajduje się w takiej dużej zagrodzie, ona akurat była tuż przy samym portalu, który się otworzył, ma niewrażliwość na błyskawice. Zresztą tak samo jak akurat ten unikalny stwór. Dlatego właśnie taka javazonka ma tą zaletę, że jest niska szansa, że go przypadkiem zabijecie. Jak widzicie, wypada bardzo, bardzo dużo przedmiotów. I z reguły na taki run, jeden, powinniście znaleźć 2-3 runy, tak? Oczywiście najpewniej będą to runy pospolite, jednak jest szansa, że wypadnie wam jakaś super rzadka runa. Tak jak już mówiłem w kilku moich filmach, ja tu znalazłem jedynego Zoda w swojej karierze grania w Diablo 2. Znalazłem też tutaj Bera. I wydaje mi się, że właśnie tutaj znalazłem też jedynego Hama. Jedyną runę Ham. Może Hama brzmi trochę źle. Kościane oblicze. Na przykład dobra podstawa pod słowo runiczne Dream. Sprawdźmy. Musiałby mieć 3 miejsca na klejnot. Tema 2.
Jest to lokacja, którą na pewno warto farmić na kilku etapach gry. Według mnie właśnie w momencie, kiedy szukacie swoich pierwszych postaw pod Spiryta, pierwsze słowa runiczne, kiedy już skończycie piekło, będziecie mieli tą czarodziejkę na Blizzard, spokojnie możecie poświęcić, zrobić te 20 ranów i zobaczyć, co się znajdzie. Mam nadzieję, że moje słowa się potwierdzą i dropną jakieś runy. Jakiekolwiek. No jak widzicie, przedmiotów leci bardzo dużo. Też jakby to pytanie kilka razy padało. Magic Find nie ma wpływu na to, czy wypadną wam runy. Runa jest to rodzaj przedmiotu, nie jest to przedmiot magiczny. Więc tu jest jakaś szansa, że wypadnie runa. Tak samo jak, że wypadnie potion, czy że wypadnie złoto i tak dalej. Czy też po prostu przedmiot. I jakby na to, jakby to jest jeszcze przed rolem na to, jaki ten przedmiot będzie miał, jaką rzadkość, tak? Czy będzie zwykły, czy magiczny, czy z zestawu, czy unikalny. O, tutaj też możecie znaleźć na przykład czempiońskie miętrze, które są bardzo dobrymi podstawami pod słowa runiczne, pod przydatne słowa runiczne. Na początku gry, na przykład jak Oath, tak, przysięga, czy też, kurczę, już teraz nie pamiętam, ale jest takie słowo na pomocnika, które ma aurę Sanctuarium. Dla barbarzyńcy, właśnie takiego szukam w tym momencie. Jest pierwsza runa, potężna runa L, barlogowe ostrze, z dwoma slotami. Tu z takich podpowiedzi, jak widzicie, ta Amazonka ma pewne problemy z maną, Runaral. Czyli dwie runy, powiedzmy, poniżej oczekiwań. Spróbuję jeszcze ten level wyczyścić jeszcze raz. Zobaczmy jeszcze samego Krowiego Króla. Z reguły jest gdzieś tutaj po środku. Coś go nie widzę. Repozycjonuję sobie swoją ekipę teleportem. Są słudzy. Jest i Krowy Król. I oczywiście zawsze ma niewrażliwość na błyskawice. Więc jest mała szansa, że go zabijecie. Jeszcze na koniec klejnot. Warto sobie, jeżeli się nastawiacie na farmienie krowiego poziomu, zdobyć trochę nóg, czyli po prostu pofarmić trochę Tristram i dopiero później pójść na krowi poziom. Ma tu jeszcze... Czapka druida. Otwieramy. Walkiria. Okrzyki. O! Mam Walkirię z nową mrozu. Bardzo fajnie. To jest fajne w tej umiejętności. Że ta Walkiria ma losowe właściwości. Przy każdym przyzwaniu. Też dwa razy tytany. Niestety nie znalazłem jeszcze eterycznych. Może wtedy damage byłby lepszy. Używam też takich butów ze względu na plus 5 many za każdego zabitego przeciwnika. Gdyż jakby to wykradanie jakby średnio działa z umiejętnością, którą używam i też nie mam go za dużo, wykradanie many. I ta mana za każdego zabitego
no jakby pozwala mi jednak rzucać te oszczepy i nie pić cały czas pulszonów. Runa Shell. Talizman. Jak widzicie, też leci całkiem sporo talizmanów. Spokojnie mogę wam wybrać tutaj talizmany plus 1 do skilli i 30 do 40 do życia. Tak bardzo pożądane. Runa Nef. No jak widzicie, trochę tych run leci. Na plagi oczywiście, jeżeli gracie na patchu 1.13, możecie używać filtra. Bo przy player set 7 często ekran jest po prostu zawalony. No, może jeszcze jedna runa. Albo jakiś rzadki przedmiot, by wypadł. Na koniec będę jeszcze miał dla was jedną anegdotę. Zaczęliśmy tylko krowi poziom do końca. Jest też ciekawy build na truciznę druida. Właściwie to jest jedyna lokacja, gdzie ta trucizna się sprawdza ze względu na zagęszczenie tych krów. Ale i tak mimo wszystko ten build ustępuje. Oj. Skończyły się okrzyki, pomocnik padł. No dobra, może to czas też skończyć ten run. Na koniec powiem, że krowi poziom jest uznawany za drugą lokację, jeżeli chodzi o przyczynianie się do ocieplenia świata Zakarum po rzece Płomieni, ze względu na metan, który wydobywa się z krów. Przynajmniej tak uważają druidzi. To wszystko na dziś, do usłyszenia i trzymajcie się.